Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Reinet King League of Legends Story. I tak, ostatnio skończyliśmy. Skończyliśmy bodajże na czytance i teraz mamy te głupie pseudowyspy. Zobaczymy, co tu w ogóle możemy zrobić. Na pewno są tutaj walki, co mnie bardzo niepokoi. Dodatkowo jest przeciwnik niewidoczny. Postaramy się go... O właśnie. Walić po łbie trochę. Silniejszy mięsień. Fakt, prawda? Bardzo cię nie lubię, przyjacielu. Bardzo cię nie lubię. Zakochanie jakieś dzisiaj fatalnie czuję. Jest w sumie środa. Środa, wy to zobaczycie chyba w piątek dopiero. Jest normalnie, fatalnie. Jest fatal. Co ja w ogóle zaatakowałem? Nie chciałem tego, chyba. Skup się na moim. A może i chciałem? Jezu, ja sam nie wiem, co ja w ogóle robię. To jest za zbyt poranna rozgrywka dla mnie. Dobra, walnijmy może tym. Osłabimy ich trochę. Szkoda amunicji. No nie taka szkoda. Jezu, po ile one walą. Dużo walą. Bardzo dużo walą. Brown, walnij tarczkę. Ty, Ari, może wal w tego dzika. Pełnia esencji. Tak patrzę, że mi się dźwięk nagrywa, ale chyba tak. Dobra, 835 powinno wyjść. Kto jest gotów umrzeć? Poleciało tam, gdzie chciałem. Robisz to z łatwością. Dobrze, że tu tarczkę rzuciłem. Jestem bardzo z siebie dumny z tego powodu. Jeszcze dodatkowa tura. Musiało boleć. W ogóle dopiero po takim czasie, po 40 godzinach w tej grze z wami, dopiero dowiedziałem się, jak wyłączyć to cholerne intro na samym początku gry, które jest tak irytujące, że to szok. Nie rozumiem, dlaczego twórcy są tak natarczywi i wrzucają swoje intra ze swoim logo, którego się nie da przewinąć. To jest zawsze dla mnie tak irytujące, że to szok. I czekaj, aż baćpanna w końcu się skończy i będziesz mógł włączyć grę. Tak wali, Więc nic to nam raczej nie da, chyba że go trochę odepchniemy. Ale czy nam się opłaca w ogóle? Nie, bo to marnowanie many. Za dużo many stracimy. Patrzcie na wąsy! No właśnie, to by była głupota. Tam Brown trochę ponosi dostanie, ale bez przesady. To nie są walki na tyle ambitne, żebyśmy się tu jakoś nad tym zastanawiali. Ogromny 28 poziomy, zaraz w sumie będziemy mieć 29 poziom. Co oznacza, że... niedługo... no możemy puścić nawet z bota. Niedługo będziemy mieć max poziom. Mogę ulta walnąć. No, trudno. No szczęście nie było. O Jezu, Ignite spadł. Dobra, raczej i tak już nic nie zrobimy. HP mają wszyscy. Brown ma chyba... nie, to MF-ka ma chyba. Ej, dobra, to ja tego nie ruszam nawet. Tamtego już nie dowalimy, więc bez problemu możemy użyć. Możemy użyć czegoś takiego jak zwykły atak dobić chochlika, chociaż on i tak aby padł. No ale dobra, mam dodatkową turę, to się nic nie stało. Tego raczej nie zrobimy, prawda? No nie ma opcji, ale zrobimy... możemy zaatakować tego.
Zregenerujemy sobie trochę many. Emetka chyba miała coś takiego, prawda? Prawda. Tego nie widzieliśmy jeszcze. Czekajcie, czy ja czegoś nie doczytałem? No nie przywróciło 40 many. 40 many. Może dopiero na kolejkę. Ła, dobra, te krytyki teraz kolejne ładnie wchodzą. Bram, weźmy do wal, co? Tam to może Ari dowali. Dobra, wal tego. A tobie by taką krytyk nie wpadł. Ta jeszcze ma trafienie krytyczne. No dobra, teraz mana się zwróciła. Git. Liczę, Ari, że dobijesz. Ostrzegałam. Liczę, Ari, że dobijesz, dziada. Dowiodłem się. No ale dobra, Braum go chyba już dotłuczy. Ty za to możesz teraz, w ten sposób, skoro masz 58 punktów przeładowania, walnąć tego skurczysynka i go zabić. Dobra. No nawet nie, chyba nie zdążysz. No właśnie, nie zdążysz. I po tobie. A to pech, przyjacielu. Peczek, peczek. Ile my tam mamy punktów? No już prawie 29. Więc będzie tyle walk, naprawdę. A. To są takie zagadki tutaj. Krew i furia. I tu wzięliśmy. Tylko tak. Tam jest memory. Memory. Tak, heble. Memory. A tu co jest? Ty ruszysz? Ty nie ruszysz. Szczęście się nie ruszysz. Rdzeń przywódcy. No, weź mnie przepuść. No, weź, naprawdę tyle miejsca ty nie przejdziesz. MFK, ty jesteś taka otyła? O nie, 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 zapomnij. No przejdź tędy, no chodź. No chodź. Chodź, ja cię zrzucę, dziadu. Jezu, ile tu jest creepów. A, ryzyko, 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 szybko. Przejeźliśmy. Kolejna kula wisi przed tobą w powietrzu. Jakie wspomnienia może w sobie zawierać? Pięknie. Nic dziwnego, że te wspomnienia były niedostępne. Bycie zdolnym taktykiem to jedno, ale kochać wojnę? Zwodnicza kula pulsuje światłem po raz ostatni, wchłaniając zebrane wspomnienia. Teraz będzie mogła przekazać strażnikom wspomnienia przywódcy. Wspomnienia komendy. Czyli co, ciebie teraz mogę ruszyć? Golem pulsuje energią, jednak wciąż ani drgnie. Nie potrzebuje jakiegoś podstawowego wspomnienia. Rozumiem, że my tutaj powinniśmy to najpierw kliknąć. Ale nie wyszło. Ej, tam było... wspomnienie podstawowe. Coś jest kurde nie tak. Ale one są irytujące. No, kliknij. Pytanie. Cztery strony krypty czarnego ptactwa, część pierwsza. Czarne ptactwo, ptactwo śni. Trzech mędrców twarz zwraca ku cennej przez... Jeszcze raz. Czarne ptactwo śni.
Trzech mędrców twarz zwraca ku cennej przystani. Tyro Eurydes, jeden z czterech stron krypty czarnego ptactwa. Lis patrzy w dal, za święty gaj, gdzie ptactwo czarne ma swój dom. Tyro Eurydes, dwa z czterech stron krypty czarnego ptactwa. Czekajcie, lis patrzy w dal. O, ja wiem. To, okej, okay, dobra. Wiem, pamiętacie te posągi, które były w trzech innych miejscach? Pamiętacie? Jeżeli nie pamiętacie, to ja wam coś pokażę. Tam był chyba południowy zachód. O, budka nam to pokazała. No dobra, ale to chyba powinno być to, czy nie to? Czy północny zachód? Czy południe? Kurde. Któreś z tych... My już tamte dwa ustawiliśmy tak, jak powinny być. Przynajmniej mi się tak wydaje. Może północny zachód? Nie? Oj, budka, to ty mnie tu chyba oszukałaś coś. Ktoś mnie w bambuko zrobił. My tutaj na streamie robiliśmy tą zagadkę, bo ja jej nie zrozumiałem. No, trzeba było się w to wczytać. I budka mi tutaj podała odpowiedzi, ale niestety nie są one prawidłowe. Gdzieś nastąpił błąd w rozumowaniu tego wszystkiego. Jezu, no odczep się, dziadu. Naprawdę, są takie irytujące to moby czasem. Może będzie fajnie. Czy fale? No bez jaj. Gro. Trochę zrozumienia dla zwykłego człowieka. Dobra, jak tego rozpierdzielimy, to potem już jakoś pójdzie. ...1300 z klepnięciem, oczywiście brałem prowokacja. Tauntujemy dziadów. Nawet brałem już ładne hity bali. No, ten sobie jeszcze tarczki dał, cholernik jeden. No ale dobra, zwiększenie mocy ataku, jest git. Jest git. Tylko tak, teraz jeszcze Ari będzie atakować, to myślę, że możemy na szybkim to walnąć. To Ari nie walnie jakiegoś krytyka super duper. No blisko było, wiesz co? Zastanów się nad swoim zachowaniem, młoda damo. Ła. Ostrzegałam. Ale tu overkill wpadł. 1900. Damy radę go zabić. O, overkill poleciał. A to bez problemu. W ogóle, kochani, mam chyba pomysł na świąteczny odcinek. Miał być inny, wyjdzie inny, ale jutro jeszcze muszę odebrać pewien sprzęt ze sklepu. Żebyście mnie mogli słyszeć, a to chodzi dokładnie o mikrofon. I może w piątek wyjdzie jakiś odcineczek z VR-a. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O nie! O kurde, zapomniałem o tamcie. Fuck. Shit happens. Shit happens. ...40% zmniejsza obrażenie i zwiększające na uniku 10%. Czy to jest sens? Nie ma sensu. Banał. Ja wierzę tylko w siłę fizyczną. Teraz się wyleczymy, luz bluz. Luzik bluzik. No właśnie, teraz ten koczko nam będzie atakował. Myślę, że MFK znów może zaboleć, albo Ari.
No, na szczęście nie. Dobra, teraz już taunt jest. No dobra, już chyba możemy zacząć powoli szykować ten atak, co? 1014, tylko czy... No, byłaby szansa, bo teraz Ari atakuje. Byłaby nawet duża szansa. Kurwa, ale... Dobra. Przepraszam za przekleństwo. Dobra, wyszło dobrze, wyszło dobrze. Mam cię. Ja zapomniałem, że Ari używała czarma. Kompletnie mi to z zęba wypadło. Czekaliście na to. Dobra, może wszystkich uleczymy, to wy na to? Teraz będzie zaraz taka kanewka. Życie jest moje. Ja was przepraszam, że dzisiaj taki mało gadatliwy jestem pod tym względem, ale po prostu jest rano, czy rano dla mnie, bo wstałem niedawno. Musiałem odespać, jeszcze wczoraj żadnych odcinków nie nagrałem. Pokażę ci swoją dziką stronę. I jest mi tak z tym źle, że o matko. Jest szansa. Wyczochrać szympansa, rozumiem. Dobra, ale on jeszcze będzie atakował, walnie mu Ignite, dobra, jest szansa. Mepka dostanie jeszcze moc. No dobra, zabiję go. No właśnie. To było calculated. Bo ten dziadygon jest taki kurde głupi do zabijania. Jeszcze ma prawie 20 koło HP. Po prostu jest przeginka. Ale przynajmniej sobie wyczyścimy wszystko, co tam było do wyczyszczenia. Mogę użyć tarczki. Ty masz Ari dosyć sporo HP. Oła, to bolało. Żegnamy pana. Na koniec kolejki, proszę. No tego chochlika by się przydało unicestwić. I Braumem to może użyjemy tej tarczy, co? Jest dobry pomysł. 30 dzisiaj ostatni dzień, kochani, kończy tak późno. Oj. Dzisiaj ostatni dzień, jutro idę do pracy na godzinę 9, wracam o 14. Więc jest słodko. Bardzo mi to pasuje. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jutro oczywiście sprzątanko mnie czeka. Jutro będzie czwartek. Trzeba okna pomyć dla Jezuska. Szczęście cię opuszcza. Dobra, to wiecie co? Może zaczniemy atakować jednak te chochliki. Nie wiem, czy MFK nie dobije mi tego. Mam nadzieję, że nie. Jest 1900 HP. Szczęście nie. A przynajmniej wszyscy pozostawali trochę w łeb. Tutaj w tarczkę wszystko wpadło, też fajnie. Brown, ty tauntuj. Tauntuj, chłopie, tauntuj. W ogóle ten odcinek to wyraźnie dostaniecie w sobotę, nie w piątek. Kurde. W sobotę, tak, bo jeżeli w piątek wyleci pierwszy odcinek o 14. To drugi odcinek wleci jako special. Chyba, że wam zrobię 3 odcinki dziennie. Zobaczymy. Nic nie obiecuję, ale może tak być. Może tak, kochani, być. Kurde, ale dobra, wszystko pięknie ładnie. Jak Ari jednak zaatakuje i jednak jej to wyjdzie, to co wtedy? Jest szansa, że zabijemy tylko chochlika, albo przynajmniej w nienawistnego biesa wpadnie. No dobra, ryzyk fizyk. Ile to daje?
259, no dobra, ryzyk. No właśnie. Tak myślałem, że w tego walnie. Zawsze jak widzę, że jest szansa, że coś się nie uda, to właśnie nastawiam, że coś się nie uda. I zazwyczaj tak wychodzi, że się nie udaje. Ale przynajmniej człowiek nie jest zawiedzony potem, wiecie? To jest jednak coś dobrego. To jest jednak coś dobrego. Masz ty jakieś umiejętności, które... W sumie tego spowolni, ale on spowolnienie już ma. Spowolnienie się stakuje, zobaczmy. Najpierw bitka, później wyżerka. Spowolnienie się nie stakuje. Zmniejsza szybkość 19%. Chyba się nie stakuje. Ale ty nadal musisz tamto używać, przyjacielu. Wezmę was na rogi. Ty musisz i tak użyć tego właśnie. Niestety, bo inaczej to nie wyjdzie. Przesuńmy tego dziada, bo ty masz duże przeładowania. Tu klepnięcie już jest, więc wierzę, że go przeciśnie mniej więcej za mnie delikatnie. No i właśnie tak wyszło. Niestety krytyk nie wpadł. Uła! Prawie trzy koła? O ty gagatku. Ulecz mi go. MFK, ty walniesz jeszcze stąd. Dobra, zabijemy go raczej już. Ariu leczy. Mewka, zrób to. Just do it. Pyk. Szkoda, że tak na początku nie waliłaś. 10,5 koła krytyka. Ile to by nam czasu zaoszczędziło? Prawie poziom, kochani. Prawie 29. Dobra, tu już mamy zrobione. Ten niestety... Secret będzie trzeba jeszcze raz zrobić. Ale zrobimy go pewnie na streamie, ja sobie to zapiszę gdzieś. Czy my teraz możemy cię nasycić wspomnieniami? To jest pytanie. O kurde, walka nam się włączyła? Myślicie, że dacie mi radę? O cholera. Dobra, nie czytałem tego, kochani, bo już my to czytaliśmy wcześniej. No, to bym się wpieprzył. To jest chyba ten strażnik, który był w tamtych... W tamtych, Boże. Głowa mi zabrakło. Który był w tamtych... loading, kurde, no widzicie. Czekajcie, to ja muszę sobie to ogarnąć. Zaraz sobie to ogarnę. W tamtych skarbcach, o! Słowa skarbiec mi zabrakło. Ale już mi się przypomniało. Teoretycznie on i tak zaatakuje. Level zaraz będziemy mieć, więc możemy go wypchnąć dalej. Nie, on teraz nawet tak bardzo nie hituje. Pyk. MFK. Standardzik. On i tak dostanie czarma. Więc wal pełną mocą. Braum. Ty powinieneś po tej walce dostać już poziom. No czemu nie ponad dychę? Ty masz te tarcze dziwne. Odporność na ogłuszenia, zbrojowa płyta zmniejsza szybkie otrzymywane obrażenia za każdy ładunek. Trafienie z atakiem z alei mocy. Dobra. Głupio zrobiłem, bo wystarczyło to zrobić w inny sposób. Ale ty walczysz z tym atakiem.
pana dalej żegnamy. MF-ka, ty masz questa. Serio, to jest fajne. I od razu tu zbroję płytową mu usunęliśmy. Teraz powinno ładnie wchodzić. Sprawdźmy to jeszcze. No i teraz TPS ładne wchodzą. Możliwe, iż mogliśmy to zrobić nawet wcześniej, jak już graliśmy. Wtedy tak bardzo ucierpieliśmy z tego powodu. Pewnie miał to te same statystyki. Tylko ja to głupio zrobiłem. Jak bram wali po dwa koła, to już naprawdę musi być dobrze. No mana, no pain, no game. Zobaczmy, co liczymy na krytyka. I się przeliczyłem. To 6 HP. Bez jej. Ale pokonaliśmy dziada. Co dalej? No problem. Dobra, liczę na poziom, bo się wyjebałem z many. Dziękuję. 29 poziom. Punkt ulepszeń. Wszyscy zostali punkty ulepszeń. O nie. Jesteśmy zgubieni. Do czego ten pentagram ma służyć? Do czego ten pentagram ma służyć? Halo, gro. Czemu ty mi nic nie mówisz? Czemu ty mi nic nie mówisz? Może my w końcu będziemy mogli do ciebie wejść, co? Ja nie wiem, czy już patrzyłem na ten rdzeń przywódcy. Chyba taktyka tam był potrzebny. A, uzupełnienie twórczego, dobra. I tutaj nie wyjdziemy. Ale, tak. Tu byliśmy i tu byliśmy, czyli musimy wejść teraz tutaj. Ale jak to zrobić? Zrobić to w ten sposób. No ale to było banalne. Wiecie co? Nie, inaczej zrobimy. Ja muszę zrobić sobie zdjęcie tego, co tam jest pokazane. Cyknę sobie fotę. Tada. Teraz możemy iść dalej. Nie będzie mi się chciało tutaj aż tak wracać. Co tutaj znajdziemy? Teleporter! Dobra, to fajnie, spoko. Opuść się. Dziennik badań Vesani 4. Dzień 234. Ten straszny bibliotekarz wczoraj ponownie węszył przy skarbcu. Coś mi nie daje mi spokoju. Mam też wrażenie, że nie powinien opuszczać swojego posterunku. Tak kurczowo trzymał tę swoją lampę, jakby w komnacie mało było światła. Wiem, że nie powinienem o nic podejrzewać naszych gospodarzy, ale ten niegomość, Grael. W jego umyśle czai się coś mrocznego, jestem tego pewien. Dzień 438. Jako Vesani jesteśmy dumni zarówno z naszego przywiązania do emocji i duszy, jak i z głębokiego zrozumienia wspomnień śmiertelnych istot. Z pomocą technologii mądrość Heli oraz białej mgły, w końcu udało nam się stworzyć metodę przechowywania wspomnień w kryształach. Możliwość zapisania żywej historii, najprawdziwszego zachowania przeszłości. To właśnie jest nasz cel. Stworzymy wielką, żywą bibliotekę, a cały świat zakwitnie dzięki owocom naszej wiedzy. Dzień 537. Od siedzenia w tym skarbcu zatęskniłem za wolnością. Jesteśmy wędrownym plemieniem. Nie jedno miejsce było nam domem, jednak ograniczanie się do tego skarbca jest niemal duszące. Mamy przynajmniej swoje badania i misje. Zachować wiedzę o przeszłości. Poszukiwać magii zdolnej usprawnić świat. Mój optymizm będzie mi światłem przewodnim. I Tresz się tutaj kręcił cwaniaczek. Ciekawe, czy cokolwiek znalazł. To wspomnienie.
Wyczuwam strach, ból, zrujnowanie. Tak, jest tu wiele niepokoju. Tak wielu zginęło, a ocaleni uciekli. Ich prace pozostały tutaj niedokończone, ale... Ale? Zdaje się, że mieli szczegółowe zapiski, wspomnienia. Gdyby udało się je przenieść do mojego kamienia, wiedziałabym wszystko. Poznałabyś odpowiedzi, których szukasz. Skoro Vesani przenosili wspomnienia do kamieni słonecznych, w pobliżu musi być urządzenie, które do tego służy. Dobra, kochani, ale to by było na tyle na ten nasz piątkowy albo sobotni odcinek. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, jak jeszcze to zrobię. Tak więc, kochani, dzięki wam. Czy dzięki wam. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.